Max Radio. Radio na maksa dla młodych duchem. Mówiliśmy już o tym, że Bóg stworzył dla ludzi wspaniały świat. Na obrazku widzimy ten świat. Na pewno sam zauważysz, jak bardzo ten obrazek różni się od poprzedniego. Na tamtym świat był ciemny i ponury, a tu wszystko jest jasne, radosne i kolorowe. Wszędzie widać bujną roślinność, drzewa i piękne kwiaty, a pośród nich różne zwierzęta żyjące ze sobą w zgodzie. Wszystko to było bardzo piękne, lecz brakowało ludzi, którzy mogliby się tym cieszyć. Bóg postanowił więc ich stworzyć, żeby mogli tu zamieszkać. Teraz powiedzcie mi, moje kochane dzieci, co widzicie na tym obrazku? Lwa, sarny, słonia, rośliny, rybę, papugę, palmę. I co jeszcze? Kwiaty, wodę. Wodę. Tak, pięknie. Ziemię. I jeszcze trawę i krokodyla. Pięknie. A powiedzcie mi, kogo Bóg stworzył na samym końcu? Ludzie. Człowieka, tak. A czy na tym obrazku widać już ludzi, Romuś? Nie. Jeszcze nie widać.